Wyspa Przetrwania to był Polsat. Jak wiemy, osoby, które występują w jednym show, za chwilę idą do drugiego show tej samej stacji. No i Taniec z Gwiazdami. Aktualnie trwa ta edycja, ale czy ty byś chciał wystąpić, tak zatańczyć, pośmigać na parkiecie? No był taki zamysł, że chciałbym wystąpić w Tańcu z Gwiazdami, jednak tutaj powiedzmy, że Polsat wybrał inne osoby. Ale bardzo fajnie, ponieważ przykład Popka, który na początku... No właśnie, cię chciałem zapytać, kto jest taką według ciebie najbardziej kontrowersyjną postacią, uczestnikiem tej edycji? No wiadomo, że Popek, ale... No wiesz, to, tak się mówiło, że wiadomo, ale to, co się stało w związku z Beatą Tadlą i Jarosławem Kretem, jakby no, zostało umieszczone na topie, nawet ponad Popka. No tak, a mnie akurat bardziej szokował występ Popka. Wiadomo, że tutaj między dwoma osobami była jakaś interakcja i to jest też przyciąga uwagę, ale Popek jednak przyciągnął tych młodych, którzy wcześniej chyba nie bardzo oglądali ten Taniec z Gwiazdami. Bardziej to był program dedykowany do starszej grupy wiekowej, moim zdaniem, a Popek przyciągnął tych młodych przed telewizory i przez to chyba Taniec z Gwiazdami wygrał oglądalnością z innymi kanałami. A Renulka, jak oceniasz? No bo do niej się przypięło taką łatkę, powiem tak grzecznie, niefajnej osoby. A ona w zupełności tak naprawdę jest inna. I teraz chce z tym walczyć. Jak ty, czy twoje nastawienie do niej się zmieniło po tym, jak ją widzisz w Azji Express i po tym, jak ją teraz widzisz w Tańcu z Gwiazdami? Znaczy, ja rozmawiałem z nią kilka razy osobiście i wiem, jaką jest osobą, dlatego pryzmat telewizji, wiem, jak to wygląda, też u mnie nie zmienił jej odbioru. To, jak pokazuje telewizja, to jest jedno, a jaką jest ze sobą, to jest druga i myślę, że jak będzie dalej z sobą, to wkrótce się okaże, że jednak nie jest taka, jak się wydaje w telewizji.